Dzień dobry, witam we wtorek i dzisiejszy vlog to będzie vlog pod kątem bólu głowy i pokażę Wam, co zrobić, jeśli macie pracę siedzącą i każdego dnia boli Was głowa. Tak więc nie przedłużam i przechodzimy od razu do krótkiego wstępu, a potem przechodzimy do praktyki i do konkretnych rozwiązań. Tak więc lecimy. Dobra, i teraz taki szybki wstępik, aby się nie rozwijać na nie wiadomo ile czasu. Jeśli chodzi o ból głowy, to z reguły problem jest tym, że mamy bardzo mocno spięte wszystkie mięśnie w obrębie szyi poprzez kaptury, mięśnie szyi itd. Dlatego też warto sobie je troszkę porozciągać i porozluźniać, szczególnie kiedy macie każdego dnia godziny za biurkiem. Tak więc nie potrzeba do tego żadnego specjalnego sprzętu. Ja z reguły robię to siedząc na krześle, także nie ma teraz wymówki, że nie ma miejsca ani sprzętu. Tak więc przechodzimy sobie do pokoju i pokażę Wam taki mój prosty zestaw pod kątem tego, co robić, aby pozbyć się szybko i skutecznie bólu głowy, który jest często efektem pracy siedzącej. Lecimy! Dobrze! I w takim razie zaczynamy sobie od lekkiego rozruchu szyi poprzez takie zwykłe ruchy w górę i w dół. Przy czym pamiętamy, że idąc w dół staram się ściągnąć brodę do tyłu, tak aby ustawić moją głowę w odpowiedniej pozycji. Takie coś wykonuję sobie z reguły po około 10 do 12 razy i w górę i w dół. Po czym przechodzę sobie do tego samego ruchu, tyle że w bok. Tutaj pamiętamy o tym, aby nie skręcać głowy, a myślimy bardziej w kategorii tego, że staramy się dotknąć naszym uchem do naszego barku i tutaj powinniśmy poczuć naszą szyję od boku, czyli tak zwany kaptur. I ten ruch ponownie wykonuję sobie około 10 do nawet 15 razy na każdą ze stron. I zaraz po tym przechodzę sobie do rotacji. W każdą stronę i tutaj standardowo już lecimy sobie 10 do 15 razy w każdą stronę i tutaj myślę sobie o tym, że z każdym ruchem chcę głowę troszkę dalej skręcić w daną stronę, ale tak, aby jakoś nie było te zbytniej rotacji w odcinku piersiowym. I na koniec rozciągamy sobie kaptury, tak więc chwytam krzesło i skręcam głowę do boku i poczujemy miejsce, które teraz pokazywałem na ekranie. Ten ruch możemy sobie jeszcze pogłębić, na przykład poprzez napieranie ręką na głowę i tą pozycję proponuję sobie trzymać dłuższą chwilkę, ponieważ kaptury są z reguły bardzo mocno spięte, także około nawet minuty lub nawet do dwóch u niektórych ludzi ze spokojem się sprawdzi. I później oczywiście dokładnie to samo wykonuję na drugą stronę i trzymam dokładnie taką samą ilość czasu, przy okazji cały czas pilnując mojego spokojnego oddechu. Dobra, i to cały zestaw. Jak widać, jest on w miarę szybki, zajmuje maksymalnie 2 do 3 minut i możemy go ze spokojem wykonać nawet będąc w pracy czy w domu podczas home office. Tak więc jeśli boli Cię głowa, jeśli każdego dnia borykasz się z tego typu problemami, to polecam sobie powyższy zestaw sprawdzić, ponieważ działa i u wielu osób już się sprawdził i pomógł im pozbyć się bólu głowy. Na dzisiaj tyle w tym vlogu, chciałem się w miarę streszczać. Pamiętajcie, że macie specjalną playlistę dla osób, które mają pracę siedzącą, do której macie teraz w tym rogu skrót. Ja na dzisiaj dziękuję za uwagę, życzę powodzenia w treningu Waszej szyi i pozdrawiam oczywiście do jutra.